Siemano, dzisiaj nagrywamy recenzję. Jest z nami Dawid, którego pamiętacie z odcinka o Fordzie Mondeo. Zapraszamy. Zacznijmy od tego, co najważniejsze, czyli od silnika. To powiedz, Dawid, co tutaj mamy pod maską? No mamy tutaj silnik 1.6 wytwarzający 115 koni, 155 Nm. Rozmawiajmy teraz o wnętrzu tego samochodu. Powiedz, Dawid, który to jest rocznik? Ostatni wypust 2015 rocznika. Czyli dosyć świeże autko. No, 4-letnie. I ile przebiegu w tym czasie? 82 tysiące. Czyli wnioskuję, że pewnie jeżdżone głównie po mieście. Tak jest. Okay, raz na rok na jakieś większe wakacje. Rozumiem. A co mamy tu fajnego z wyposażenia? Bo widzę, że kiera jest nieźle wyposażona. No na pewno na kierownicy, jak już zauważyłeś, mamy obsługę telefonu tutaj, obsługę radia, jak i po drugiej stronie mamy obsługę tempomatu i limitera prędkości. Spoko. Tutaj z konsoli centralnej co możemy zrobić? Z konsoli centralnej na pewno, oprócz tego, że oczywiście zrobili przycisk do każdej funkcji auta, na pewno warto zwrócić uwagę na wyłączone wszystkie systemy kontroli trakcji itd. Na pewno jest to w stanie się odczuć. Okay. W zimę nie raz można poszaleć. Standardowa, tak, tutaj na pewno i fajnie jest zrobione, bo można sobie otworzyć z tyłu bagażnik. A, no to jest spoko, no. Chociaż tak w mojej opinii wydaje mi się, że tych przycisków jest trochę aż za dużo, nie? Tak. Ale taki, pewnie kwestia przyzwyczajenia, no. Myślę, że warto powiedzieć o zegarach, bo tutaj jest fajna opcja właśnie przy uruchomieniu silnika, jest, jak to nazwać, że... Test zegarów, tak? Może pokażę Wam, jak to wygląda. Mam odpalić? No tak. Fajny efekt, trochę jak w jakimś sportowym wozie. Taki myślę, że bajer, o którym warto wspomnieć. No ogólnie wnętrze mi się podoba. Jest tak całkiem spoko, całkiem wszystko się wydaje pod ręką. Fajny jest tak, też podłokietnik. Tak, jest przesuwany właśnie podłokietnik. O. Tutaj znajdują się trzy ukryte nakupki. To całkiem dużo. Tu widzę jakiś schowek. No, schowków akurat jest dużo, ponieważ kierowca też tam ma schowek i pod kierownicą też jest jeszcze jeden. Także dla rodziny jak znalazł. Też fajny bajer, tutaj to połączenie deski właśnie z drzwiami. Moim zdaniem wygląda to całkiem spoko. I trochę mi przypomina te Vectre. Jak miała połączoną maskę z lusterkami, nie? Tak, to tak. Tutaj taki sam jakby bajer takie jest. Takie nawiązanie no. Właśnie. Ale nawet dobrze to wygląda, dobrze jest spasowane. Tak, i fajnie, bo w sumie daje jak takie poczucie przestrzeni w środku auta. Tak. Jeszcze myślę, że warto wspomnieć, że jest bardzo fajny tutaj na górze taki panel. Co tu możemy z niego zrobić? Tutaj na pewno są czujniki od autoalarmu. Mhm. Tutaj jest do wyłączenia alarmu w samochodzie, no i tutaj mamy obsługę tak lampek w samochodzie. Zajrzyjmy do tyłu. No i tutaj, jak to w Oplu zazwyczaj, może nie w Corsie, ale jest dość dużo miejsca. Jak w Omedze, w Vectre zawsze to było dużo miejsca z tyłu. Podłokietnika żadnego nie ma. Jest piąta osoba. No i co, tu mamy kieszonkę. Tu dwa schoweczki eleganckie, łapkę dla tych, którzy się boją. No i co? To w sumie tyle. No miejsca jest dużo, można się rozwalić, jest cacy, naprawdę.
Jak widzicie, bagażnik jest całkiem obszerny, zmieszczę się w nim ja oraz gaśnica. To jak? Pierwsze wrażenie? Właśnie wsiadłem do fury i spoko naprawdę się siedzi. Ustawiłem fotel pod siebie. Jest bardzo wygodny. Fajnie się w nim tak zapada trochę człowiek. Taki jest ala kubełkowy, można by powiedzieć. Trzymanie boczne, te boczne poduszki są na tyle duże, że no naprawdę można właśnie fajnie tak w niego wpaść, wpasować się i odczucia z siedzenia są naprawdę spoko. Teraz pojedziemy zmierzyć dla Was tradycyjnie pomiar głośności, potem także przyspieszenie do 100. Zobaczymy, co ten silniczek potrafi zrobić. No ja jako pasażer mogę powiedzieć, że właśnie tak jak Toni powiedział, te fotele są takie półkubełki. Fajnie to trzyma. No i co? Jest dużo miejsca. Ogólnie. Pełno jakichś kubeczków, schoweczków, co jest bardzo spoko, jak właśnie na przykład na trasę. Podejrzewam, że auto tak średnio w trasie się spisuje z tymi przełożeniami, no i silnikiem 1.6. Jednak pewnie za krótkie są trochę przełożenia. No, jeszcze zaraz zobaczymy, jak to jak skrzynia to jest piątka, więc... Tak. Takie spostrzeżenie z zakółka, co już powiedziałem chłopakom, że hamulec późno bierze, w sensie nie to, że jest słaby, tylko dosyć głęboko trzeba wcisnąć pedał, żeby tak naprawdę samochód zaczął hamować. Warto też powiedzieć o skrzyni biegów. Biegi naprawdę fajnie wchodzą i droga, którą musimy pokonać ręką, jest bardzo krótka. To mi się podoba. Jest odczucie, jakby był tu zamontowany jakiś short shifter, bo te biegi, no naprawdę, no droga jest króciutka i bardzo, bardzo fajnie to chodzi. Rebnił pan. Po prostu nagle jeb. Auto prowadzi się bardzo pewnie. Jakoś nie ma tutaj żadnych takich niespodziewanych bujnięć czy czegoś. Słucha się kierowcy, układ kierowniczy jest w miarę czuły. Czuć, że wspomaganie jest też bardzo mocne. Przynajmniej w moim odczuciu, no może to dlatego, że jestem przyzwyczajony też do jazdy autami bez wspomagania w ogóle, tak jak na przykład Caprik. Czyściera. Której nie działa, ale jest. No. Ale myślę, że do miasta to jest duża zaleta, bo jednak kręcenie kierownicą, szczególnie przy manewrach jakichś, przy parkowaniu, jest uciążliwe, jak nie ma wspomagania. Tutaj myślę, że z tym problemu no na pewno nie ma. Fajny jest też komputer pokładowy, umiejscowiony między tutaj dwoma zegarami. Pokazuje nam aktualną prędkość, kilometry do tankowania oraz aktualne spalanie chwilowe. Tutaj jeszcze a propos tego komputera pokładowego, na uchwycie kierunkowskazu znajdują się przyciski, jak i pierścień, który jest przesuwny. Można tym zmieniać dane, które on wyświetla, na przykład jak ciśnienie w oponach, no, żywotność oleju. I sam w ogóle warto wspomnieć też o kierunkowskazach, które w Astrze H, czyli trójce, były niedopracowane, ponieważ niezależnie od siły wciśnięcia manetki kierunkowskazu, kierunkowskaz zawsze wracał do pozycji, w której do pozycji pierwotnej. A tutaj jest zrobione to tak, że jak wciśniesz kierunkowskaz mocniej, to on zostaje i dopiero po pełnym obrocie kierownicy wraca, a jak wciśniesz go lekko, to mruga trzy razy, to jest dobre, to jest przy wyprzedzaniu. Opcja, no. Tak? To mi się podoba właśnie w nowszych autach, że to miga tylko trzy razy na przykład. Nagramy teraz dla Was pomiar głośności audio w tym aucie. No to jedziemy z pomiarem głośności. Włączamy aplikację i... Zmieniliśmy się miejscami, może Mikołaj jakieś swoje odczucia powiesz, jak się kieruje tym autem? Pierwsze odczucie, jak wsiadłem, to, że siedzi się jakby wysoko i kierownica jest dość nisko. Nie jest to dla mnie to dość dziwna pozycja, ale ogólnie auto prowadzi się super, no. Co by nie gadać, jednak fajnie to jedzie. Tak się trzyma, tak jak Toni mówił, słucha się. No i co jeszcze? Pierwsze wrażenie to, że wygląda jak insygnia. Kumpel miał i kierownica, cały w sensie ten panel. Środek, tak? Tak, środek. Że jest bardzo podobny i zbliżony do insygni. Tak samo ta procedura zegarów, że one się tak resetują jakby. Ogólnie wnętrze moim zdaniem jest bardzo ładne. Naprawdę zasługuje to na pochwałę, bo jest fajnie. Tutaj trochę się obawiałem, że może być mało miejsca na nogi, bo jednak ta konsola schodzi tak w dół,
ale w sumie jak wsiadłem i przejechaliśmy się chwilę, to zupełnie tego nie czuć. Miejsca jest naprawdę dużo, nie ma co narzekać. Pobawiłem się trochę ustawieniem fotela i dałem go na maksa w dół. Teraz już siedzę lepiej, choć dalej jest tak śmiesznie trochę. Ale już jest dużo lepiej od tej pozycji, jak jechał Tani na przykład czy coś, to już jest lepiej, już jest niżej. No ja się dużo nie bawiłem w ustawianie, ale pewnie właśnie jakby jeszcze poruszać kierownicą, poruszać fotelem, ustawić pod siebie, to myślę, że będzie to wygodnie każdemu. Jesteśmy już po przejażdżce Astrą. Właśnie zrobiliśmy pomiar od 0 do 100. Tutaj wrzucamy Wam screena. No i widzisz tam 18,3, tak? Tak. No tyle wyszło. 18,3, no trochę wolno, tam widać, no jednak 11 sekund jest od 50 na godzinę do 100. Jednak no silnik 1,6, ile on tam koń miał? 115. 115, no buda jest dość duża jak na taki silnik w sumie, bo jakiś Golf czy coś, no jednak jest mniejszy i to dużo. No i też, Dawid, nie kręciłeś go do końca, nie? No to też jest fakt. Jechaliśmy w dwie osoby. Start też nie był jakiś tam, wiecie, no dragowy, po prostu ruszenie. Normalne ruszenie, no. Więc myślę, że spokojnie jeszcze 2-3 sekundy dałoby się urwać z tego czasu. Jakby tam, no jakby ktoś chciał, to można, nie? Także podsumowując, mi autem jeździło się bardzo przyjemnie. Myślę, że mógłbym spokojnie właśnie jako daily takie auto mieć, bo nie ma na co narzekać po prostu. Jest dość ciche. Audio dość dobre, znaczy tam wiadomo, do pewnych granic, tak? No jak przekroczymy pewną granicę w radiu, to zaczynają głośniki trzeszczeć, ale jakość jest do pewnego momentu zachowana, także to też na plus. Dobra, może Dawid, jeszcze jedno pytanko do Ciebie. Jakie spalanie wychodzi w trasie, w mieście, raczej w mieście, bo chyba po mieście no, tylko powiem jeździsz. Ci, że ja na co dzień tego samochodu nie użytkuję, ale z tego, co tutaj komputer pokazuje, no to taki cykl mieszany 8,1 na 100. Teraz właśnie po naszej teście, po naszym teście właśnie tyle pokazuje. Po także mieście no, oczywiście. Koło 8 na mieście to myślę, że to nie jest jakiś hiper zły wynik. No taki normalny, w sumie jeździliśmy z klimą, także to też no, to jakiś też jest... wpływ ma, nie? Nie pozostaje nam więc nic innego niż podziękować. Dzięki, Dawid. Dzięki. Jeśli chcecie, żeby wasza fura wystąpiła w odcinku, no to odzywajcie się do nas. Na pewno jakoś się dogadamy, coś tam nagramy. No i dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Siema. Siema. Siema.